Państwo marszałkowie, posłowie i senatorowie, państwo ministrowie, szanowne panie i panowie. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj otworzyć pierwszą chyba w dziejach naszego Sejmu galerię marszałków Sejmu II Rzeczpospolitej, ale myślimy kategoriami wielkiej tradycji Sejmu Rzeczypospolitej, a więc kategoriami również i pierwszej Rzeczypospolitej. Ale otwieramy tę galerię w ważnym roku, w rocznicę stulecia odrodzenia Polski. Portrety marszałków Sejmu, traktujemy tę galerię jako oddanie hołdu mężom stanu. Marszałkowi Wojciechowi Trąbczyńskiemu, marszałkowi Maciejowi Ratajowi, marszałkowi Ignacemu Daszyńskiemu, Kazimierzowi Świtalskiemu, Stanisławowi Carowi, Waleremu Sławkowi i Wacławowi Makowskiemu. Większość z nich spoczywa dzisiaj w Warszawie na cmentarzu powązkowskim, na powązkach wojskowych i na cmentarzu starym. Niektórzy w Krakowie, w różnych innych miejscach Polski. Mieli wielu bardzo wybitnych wicemarszałków Sejmu, od Sejmu Ustawodawczego aż do roku 1938. Ludzi wybitnych, o których również chcemy pamiętać, tak jak chcemy pamiętać, objąć swoją pamięcią w perspektywie wszystkich parlamentarzystów, posłów, którzy zasiadali w Sejmie II Rzeczpospolitej od roku 1919 do roku 1938 i następnie tych, którzy reprezentowali władzę ustawodawczą podczas funkcjonowania działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Proszę Państwa, idea tej wystawy jest pewnym planem nawiązania do dialogu, połączenia historii z czasem współczesnym, ale także wyciągania, przypominania tradycji, a myślenia o przyszłości. Sejm, Parlament Rzeczypospolitej zawsze, gdy działał, funkcjonował, świadczył o, to było świadectwo pluralizmu i demokratycznej, funkcjonowania demokratycznej Polski. Naszym celem było stworzenie kolekcji dzieł sztuki narodowej. Jednocześnie chcemy traktować tę galerię jako początek stawania się Sejmu, Parlamentu, jako mecenasa, państwowego mecenasa sztuki, czyli włączamy się do instytucji, które te funkcje pełnią. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy brali udział w przygotowaniu wystawy. Szczególnie dziękuję władzom Akademii Sztuk Pięknej, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, panu rektorowi, także i przede wszystkim może autorom. Autorzy są z różnych części Polski, z różnych środowisk artystycznych, ale intencja była taka, żeby każdy portret od Trąbczyńskiego aż po Makowskiego namalował inny artysta. A więc wszystkie atrybuty, symbole, artefakty chcemy połączyć razem, żeby to dzieło służyło pokoleniom następnym. Więc można powiedzieć dzisiaj, w tej chwili, że uroczyście tę wystawę, tę galerię otwieramy i uznajemy za otwartą. Dziękuję bardzo.